Boone, łowca nagród. Na ziemię. No już. Już po tobie, Sorbo. Uciekaj, mięczaku. Przestań mnie gonić, świrze. Pani wybaczy. Uciekaj. To tylko mandaty za parkowanie. Jestem aktorem. Uciekaj. Idzie do ciebie, Denny. Nie patrz na drona, tylko uciekaj. Boone, łap. Witamy w hrabstwie Boone. Jackson, jestem na miejscu. Jakim cudem przeszedłem od polowania na Husseina do pogoni za Herkulesem? Byłem w wielu produkcjach, odkąd wypuścili ten serial, kolego, ale to był twój najlepszy. To jakaś kpina. To musiało boleć. Jedyna legendarna podróż, w jaką się wybierzesz, to twoja twarz na ziemi. Nie rozśmieszaj mnie. To nie jest zabawne. Kevinie Sorbo? Zostałeś zbunowany. Ameryko, nie ma za co. Służył narodowi poza granicami. Walczyłem w Bagdadzie, pora się stąd wynosić. Teraz wrócił do domu, by walczyć ze śmieciami w Ameryce. Uderza mocno. Boone, łowca nagród. Zostałeś zbunowany. Ameryko, nie ma za co. Nieważne, jakie przestępstwo. To tylko mandat za parkowanie. Zostaw mnie. Odsiedzą wyrok. Tam jest, sukin syn. Zostaniecie zbunowani. Radykalne metody pokazują złoczyńcom, gdzie ich miejsce. 7 niezapłaconych mandatów. O czym ty mówisz? Mieszkam w Beverly Hills. Plany są dla mięczaków. W roli głównej Boone. Koniec surfowania, śmieciu. Zostałem zbunowany. W pozostałych rolach. Nadchodzi Boone. Ameryko, nie ma za co. Dobra robota. Zakończmy z przytupem. Wstawaj. Wybiłeś mi bark. To Boone z telewizji. Chwała Boone'owi. Przydadzą ci się? Pewnie. To jakieś szaleństwo. Zeus byłby zawiedziony. Przestań z tymi nawiązaniami do Herkulesa. Mogę dostać twój autograf? Dzień dobry, paniom. Autograf? Napisałbym na nich wiersz. Niesamowite, po prostu niesamowite. Jesteście niepotrzebnie brutalni. Czekajcie, wypuścicie to przed premierą mojego filmu w przyszłym miesiącu? Na pewno. To świetnie. Herkules. To był Herkules. Fani Boone'a, wasz samochód czeka po drugiej stronie.
Zatwituj o mnie później. Hashtag. Wszystko w porządku? Tak. Jeśli coś zostało zniszczone, daj mi znać. Producent pokryje koszty. Jesteś łowcą nagród z telewizji. We własnej osobie. Jeśli mogę coś dla ciebie zrobić, wystarczy powiedzieć. Poproszę o autograf. Oczywiście. Świetna impreza, co, Ryan? Nie. Tak. Wypiłam za dużo. To dla ciebie dobre. Ryan, twój koleś tu jest. Dominik, mój ulubiony klient. Szampana? Wybacz, ten jest specyficzny. Nie przyszedłem tu pić. Przyszedłeś spędzić ze mną czas? Jak uroczo. Nie dostałeś tego? Czekaj, przyszedłeś po to? Nie ma takiego drugiego jak to. Czyste, skuteczne i nie do wykrycia przez psy. Tylko nie za dużo. Ojciec robi je wyjątkowo silne. To było moje, ty zła dziewczynko. Wiesz, jakie to drogie? Nie marnuj tego. Cholera. Wczoraj w nocy wypłynęło kilka dużych spraw, a my potrzebujemy głośnego zakończenia sezonu. Odpuszczamy listę C, chyba że to ciężkie przestępstwa. Kathy Griffin, 4 sprawy za ekshibicjonizm. To zbrodnia przeciwko ludzkości. Chcesz, żeby Boone powalił na ziemię Kathy Griffin? Broniłaby się skuteczniej niż Kevin Sorbo. Bądźmy poważni, nasza oglądalność spada. Potrzebujemy czegoś dużego, żeby dali nam 6. sezon. Olivia, stacja czeka na ciebie na linii. Zaraz wrócę. Wybierzcie jedną z nich. Jest coś nowego? Nie, ten sam syf co zwykle. Ja coś mam. Aparat o zasięgu 5 mil, który śledzi każdego, kto to nosi. Chyba cię lubi, Danny. Całkiem nieźle. Wiecie, jak kamery odstraszają nasze cele? Jeśli znamy miejsce wcześniej, możemy je ukryć, zanim ktokolwiek się zjawi. Jaki typ filmu kręcisz? Wiem, że je lubisz. Boone, pozwól na korytarz, teraz. O co chodzi tym razem? Studio chce zakończyć produkcję. Blefują. Panowie w garniturach chcą dostać lepsze warunki umowy. Mówią serio, Boone. Nasza oglądalność spada 2 lata z rzędu. Następny sezon będzie naszym ostatnim. Co jeśli ostatni odcinek będzie miał wysokie wyniki? Nie będzie miał, Boone. Ludzie stracili zainteresowanie. Myślę, że wszystko jest ustawione. Więc wróćmy do początków. Znajdźmy prawdziwego przestępcę. Boone, przykro mi. Cage Bickle. Cześć, pułkowniku, jak leci? Boone? Tak, potrzebuję pomocy. To znajdź terapeutę. Ze śledztwem. Pamiętasz, że wisisz mi przysługę? Boone, wiesz, że nie powinieneś dzwonić do mojego biura. Ale odebrałeś telefon, wiem. Jestem zajęty kilkoma dużymi sprawami. Rozumiem. Ktoś do mnie dzwoni, muszę odebrać. Muszę już iść. Daj mi 2 minuty. Naprawdę chciałbym. Obiecuję, że oddzwonię.
Cage. Cześć, pułkowniku. Dawno się nie słyszeliśmy. Czego chcesz? Śledztwa. Czegoś gorącego. Dla twojego serialu? Nadal jestem łowcą nagród. Najlepszym, z jakim pracowałeś. Wiesz, że prokurator nie pozwala na dzielenie się informacjami z cywilami. Umiem dochować tajemnicy, wiesz o tym. Po tym będziemy kwita? Co masz? Wskakuj, skarbie. Zobaczymy, jak u ciebie z pływaniem. Czuję, jakby musowało. Spróbuj. Teraz się boisz, co wkładasz do ust? Z dodatkiem szampana. Kosztuje mnie 12 tysięcy za każdym razem. Ryan? Jeśli cię o coś spyta, nie mówisz po angielsku. Ryan, dołącz do nas. Ty też, ślicznotko. Podzieliłeś się z nią czymkolwiek? Tylko kilka razy. Kosztuje tysiaka za godzinę. Myślisz, że zmarnowałbym choć sekundę na rozmowę o moim ojcu? Jesteś Cole Davenport? Bądź cicho. Nie, mów dalej. Bardzo chciałbym posłuchać o przyjaciołach mojego syna. Nie jest przyjaciółką, tylko dziwką. Nawet lepiej. Ryan opowiadał mi o nowym produkcie. Mam kontakty w dystrybucji, którzy mogliby... O Boże! Teraz wszystko trzeba spuścić. To nie woda, tato. Co za marnotrawstwo. Chcesz porozmawiać o marnotrawstwie? Marnotrawstwem jest trzymanie ludzi przez 10 miesięcy produkujących towar na jedną dużą wysyłkę, tylko po to, by mój syn ukradł jego część, dał swojej dziewczynie, przez co ta leży teraz martwa na podłodze. To był wypadek. Wiesz co? Twój wypadek ma mój towar we krwi. Wiesz, co to znaczy? Federalni wiedzą, czego szukać. Masz ruszyć tyłek z basenu. Muszę iść do fabryki, przyspieszyć produkcję, a ty idziesz ze mną. Nie. Nie pozwolę, żebyś wygadał się FBI. Nie wydałbym cię im, tato. Nie, kretynie. Nigdy nic im nie powiesz. Tess zaprosi braci Cardosa. Zajmą się tobą. Nie potrzebuję niańki. Koniec z imprezami, dziwkami i niedokończonymi sprawami. Koniec z partaczonych planów. Ryan Davenport. Dzieciak trustu oskarżony o morderstwo drugiego stopnia Candy Charlie. Policja znalazła jej ciało przy drodze numer 101. Miała wystarczająco rohypnolu we krwi, żeby powalić nosorożca. I słuchajcie tego, znaleźli w jej krwi nowy narkotyk. Mówię wam, jeśli rozwiążemy tę sprawę i doprowadzimy ją do końca, to będzie coś. Boom, to prawdziwe śledztwo. To nie związywanie Kardashianów. Jesteśmy serialem telewizyjnym. Byliśmy. Nie powiedziałeś im? To nasz ostatni odcinek. Cholera. Nie, jeśli zwiększymy oglądalność, bunując rozpieszczonego gówniarza, którego z tarapatów ratują pieniądze. Jego proces zaczyna się jutro. Skąd wiesz, że się nie zjawi? Już to zrobił, dziś rano. Wyjechał ze stanu? Jest uciekinierem. Skąd to masz? Od znajomego z prokuratury. Wiesz, dokąd pojechał? Bierzcie swoje margarity, panienki. Jedziemy do Meksyku. Będziemy tam rano i z powrotem o zmierzchu. Rano, że jutro rano? Nie ma mowy. Potrzebujemy informacji o tym gościu, o tej wiosce, potrzebujemy sprzętu. Musimy działać szybko. Wiesz, że w Meksyku nie lubią łowców nagród? Ma rację. Wypuszczą Davenporta, a nas oskarżą o porwanie. Ładnie poprosimy mordercę, żeby przejechał się z nami do LA. Jeśli nas złapią, co im się nie uda, odpowiednia ilość pesos załatwi sprawę. Nie mamy już budżetu. Kaucja wynosiła 10 milionów. To milion nagrody.
Nie jedziemy. Koniec dyskusji. Boone. Nigdy nie byłeś dobry w wykonywaniu rozkazów, co? Za to mnie kochasz. Racja, ale mimo to nie jadę. Co? Wy też nie powinniście. Danny, wiesz, że to szaleństwo. Boone mówi, że to łatwa robota. Kat, skoro i tak straciłam pracę, przyda mi się $1,000,000. Poza tym ktoś musi ich pilnować. Spakujemy resztę twoich gratów. Może nie dam rady przekonać ich, żeby z tobą nie jechali, ale może uda mi się powstrzymać ciebie przed wpakowaniem ich w kłopoty. Myślałem, że lubisz ryzyko. Moją żonę i dzieci lubię bardziej. Próbuję uratować naszą pracę. Może pora znaleźć nową. Jaką? Ochrona klubów nocnych? Pracowaliśmy na to za ciężko i za długo. Myślisz, że gdzie indziej lepiej płacą za pogoń za złoczyńcami? Więc tym się zajmujemy? Słuchaj, jesteś najlepszym żołnierzem, jakiego znam. Ale zaufaj mi, Boone, popełniasz błąd. Nic nie wiesz o Meksyku. Pomyśl trochę. Właśnie to robię. Potrafię o siebie zadbać. Musisz zadbać też o innych. Jesteśmy poza zasięgiem. Co? Jak mam wrzucić zdjęcie na Twittera? Twitter nie przetrwa. Wiesz, Kat, myślałem o czymś. Nie zrób sobie krzywdy. Musimy zrobić coś z napięciem seksualnym pomiędzy nami. Powinnaś wpaść do mnie, kiedy wrócimy do LA. Wypijemy po piwie, pooglądamy profesjonalnych zapaśników, pokażę ci parę ruchów. Możemy porobić pilates albo jogę. Idealne na środowy wieczór. Romans na planie podniósłby oglądalność. O tym mówię. Uratowałoby nam to pracę. Pewnie, jeśli pomoże to serialowi, prześpię się z Denim. Widać miejscowych. Tak, dwóch. Gdzie reszta? Coś jest nie tak. O co chodzi z tym gościem? Chcesz wody? Woda? Tak. Nie. Weź, potrzebujesz jej. Nie. Jeśli zmienisz zdanie, zostawię ją tutaj. Co znaczy ten napis? Leniwy. Jesteś Boone, łowca nagród. Widzisz? Znają mnie tutaj. O co tu chodzi? Złamał zasady. Przyszedłeś zatrzymać złych ludzi? Tak, jednego z najgorszych. Jak masz na imię? Miguel. Miguel.
Nie chciałbyś zostać zastępcą łowcy nagród? Wiesz, czy może biali pojawili się tutaj wczoraj? Nie. Nie przejmuj się, wodzu, dla ciebie też mam kartę. Chcesz znaleźć pana Davenporta. Dzieciak powiedział, że to tutaj. Kamera numer jeden włączona. Idziemy, pora na rozróbę. Kamera Buna gotowa. Kamera Buna włączona. Ohydne. Kamera Deniego. Kamera Deniego włączona. Ohydniejsze. Dasz mi próbkę? Ryanie Davenport, synoptycy przewidują grad w twojej przyszłości. Idę po ciebie jak ochroniarski baton w klubie ze striptizem. Doskonale. Kamera CAD włączona, mamy piloty. Pamiętaj, że musimy być maksymalnie pół mili od samochodu. Jadą. Mamy go. Co z nimi zrobimy? Wygląda na to, że ci panowie znaleźli promocję. Kup jeden poliestrowy garnitur, oprycha, drugi otrzymaj gratis. Danny się nimi zajmie. Patrz, ucieka ochroniarzom. To nasza szansa. Poczekaj chwilę, kotku. Co? Dlaczego? Bun, chodźmy. Dorwiemy go, zanim go dogonią. Davenport nadal jest w barze. Wszedł w butach z Luke Easy za co najmniej 11 tysięcy. Ten gość wyszedł w tenisówkach. Bycie modową diwą ma swoje zalety. Dokładnie. Chodźmy zbunować tego śmierdziela. Bon voyage, Ryanie Davenport. Drużyno Buna, pora go zbunować. Dobra, chłopaki, odpuść z tymi neologizmami. Chcę go zbunować, aż obudzi się w następny wtorek. Myślisz to samo, co ja? Prawdopodobnie nie na tym samym poziomie. Ustaw kamery, a ja podpytam ją o informacje. Nie powinno zająć dużo czasu. Cześć, mięśniaku. Gorąco tutaj, czy to tylko ty? Co mogę dla ciebie zrobić? I pamiętaj, mogę zrobić wszystko. Szukam kogoś. Doskonale. Jestem kimś. Co to za miejsce? Takie, w którym nie zadaje się pytań. Gdzie jest Ryan Davenport? To było pytanie. A w tym mieście liczy się tylko jedna odpowiedź. Nie zadzieraj z nikim o imieniu Davenport. Zmieszana margarita, pół cukru, pół soli na krawędzi. Ciekawe miejsce, kolego. Co cię tu sprowadza? Fiesta? Rodeo? Dziewczyny? Goście w kapeluszach? Mówisz po angielsku? Nie? Spoko. Co ci się stało z twarzą? Jestem Boone, łowca nagród. Szukam śmiecia o imieniu Ryan Davenport. Wiesz, gdzie znajdę Ryana, wodzu? Spragniony? Nie ma problemu, ta kolejka na mój koszt. Znasz angielski? Wiesz, gdzie znajdę Ryana? Nie sądzę, kolego. Nie sądzisz? Właśnie tak. Nie sądzi.
Nie szkodzi. Hakuna Matata, śmieciu. Miałam go. Gdzie jest Ryan? Na górze. Gdzie są schody? Tam. Cześć, Ryan. Drogie panie. Kim ty do cholery jesteś? Zbieraczem śmieci. Wiesz, kim jestem? Śmieciem, po którego przyszedłem. Zakładam, że nie widziałeś mojego serialu. Złoczyńcy zawsze uciekają. Kartę do Chipotle biorę dla siebie. Pójdę po samochód. Dobra robota, Boone. Skuję go. Nie, poczekaj. To finał sezonu. Musimy go porządnie zbunować. Dadzą nam za to Emmy. Nie wiem, czy to dobry pomysł, Boone. Nie wygląda najlepiej. Nic mu nie jest, widzisz? Co z policją? Może powinniśmy jechać? Wyjedźcie, ja pobiegnę. Oto nadchodzi sprawiedliwość z łamasie. Dobra robota. Chodź tu. To wszystko, na co cię stać? Wygląda fajnie. Od 10 lat nie widziałam tutaj takiego faceta. Pozbawionego mózgu, który nie wie, że już jest martwy? On cię nie uratuje, Sylwia. Niech cię szlak, Walker. Cole Davenport zabiera nam wszystko. Nie masz dosyć? Nie. Chcesz wiedzieć dlaczego? Dlaczego? Bo nie zaczynam walk, których nie mogę wygrać. Specjał od Boona dla Ryana Davenporta. Zostaniesz zbunowany. Ryanie Davenport, zostałeś zbunowany. Ameryko, nie ma za co. Musimy się stąd wynosić. Ręce do góry. Dzieją się złe rzeczy, bardzo złe. Ilu ich jest? Zapomnij o tym, Boone. Nie możemy zaatakować funkcjonariuszy. Zabierz stąd Ryana. Ukryj się, idą tutaj. Nie przejmujcie się, myślcie pozytywnie. W najgorszym wypadku wsadzą was do paki na kilka dni. To chyba nie będzie najgorszy scenariusz. Pamiętasz tego faceta na ulicy? Był tylko leniwy. Zabiorę Davenporta do Stanów i odbiorę nagrodę. Chcesz wrócić bez nas? Będę miał milion, żeby was wyciągnąć. Powiedz im to, powiedz im, że zapłacę. Wychodź.
mano y no te van a pagar y toda la comunidad va a sufrir. Por favor, trabaja más rápido. Wiktor, panie Davenport, jak się pan miewa? Wreszcie zrobiłeś to, co ci kazałem. Dałeś im więcej jedzenia i picia, to dobrze. Wszyscy bardzo to doceniają, tak? To dlaczego mamy opóźnienie? Załoga pracuje bez wytchnienia, tak? Nie możemy zrobić nic więcej. Skoro tak mówisz, dotkniesz go, a pozbawię cię przytomności. Jest bardzo chory. Jest bardzo chory. Wszyscy są chorzy. Spójrz na niego. Jeśli zajmiemy się jednym, będziemy musieli zająć się całą resztą. Rozumiesz? Przestaną pracować. I co wtedy zrobimy? Ma tu zostać. Niech będzie przykładem dla innych. Ludzie, jutro wrócimy do domu, ale dzisiaj kończymy zamówienie. Zadzwoniłam po samochód. Co tym razem? To Ryan. Znowu? Znowu. Wiktor? Zostaw go. Jeśli chcesz mnie udusić, nie powinienem móc mówić. Puść mnie, albo cię zabiję. Poinformuj mnie, kiedy umrę. Przejażdżka helikopterem. Nie zaraź mnie wścieklizną, albo do granicy zaciągnę cię po ziemi. Niezła ucieczka, fistaszku. Koniec wydurniania się. Pora wstać i iść jak prawdziwy śmieć. Naprawdę tego nie rozumiesz. Mój ojciec rządzi tym miastem, łącznie z policją. Twoi kumple będą martwi, jeśli nie zabierzesz mnie z powrotem. Do granicy jest 300 mil, kretynie. Naprawdę zamierzasz nieść mnie całą drogę? Wali jak w piekle. Radzę się przyzwyczaić. Nie ma sensu krzyczeć, jesteśmy tu sami. Też za tobą tęsknię. Idealne miejsce dla takiego gówniarza jak ty. To było głupie, ale uwielbiam, jak Boone zawsze wychodzi z tego bez szwanku. Myślisz, że wszystko u niego w porządku? Jestem komendant Munoz. Jak się czujecie? Wszystko gra. Przykro mi, że nie możemy zaoferować lepszych warunków. Mam nadzieję, że wszystko szybko się wyjaśni. Dziękuję. Zaszło nieporozumienie. Zaprosił nas tutaj nasz przyjaciel Ryan Davenport, ale oni mówią... Proszę nie kłamać, pani Sanders. Widziałem wasz serial, bardzo mi się podoba. Więc wie pan, że proces człowieka, którego ścigamy, zaczyna się dziś. Za zabójstwo młodej kobiety. Sprawdź to. Bardzo mnie to niepokoi. Jeśli to prawda, wystąpimy o jego ekstradycję. Ale musi się to odbyć poprzez meksykańskie władze. Dlatego musimy sprowadzić Ryana tutaj, zanim komuś stanie się krzywda. Może poprzez waszą technologię dacie radę skontaktować się i zlokalizować waszego przyjaciela. Jeśli nadal ma na sobie nadajnik, mogę go znaleźć. Będę potrzebował mojego laptopa z samochodu. Zobaczę, co da się zrobić. Danny, on kłamie. Wiem. Ale może będzie udawał miłego, jeśli będzie myślał, że pomagamy.
Tak. Dobra robota, Bun. Jakim cudem jestem jedynym, który nie potrafi ukraść samochodu? Brawo, Bun. No dalej. A więc tu tkwi problem. Nie ma silnika. Niezła fura. Mili, Vanili. To będzie piękne. Szkoda, że nie ma tu kamer. Gdzie jest Ryan? W kiblu. Przegadajmy to. Zostaw moją kamizelkę. Panowie, dobrze, że tu jesteście. Co robisz? Nie zabijaj go. Potrzebujemy go, żeby znaleźć Ryana. Śledzić to mnie możecie na Twitterze. Módl się, żebyśmy znaleźli tego dzieciaka. Powinienem móc namierzyć jego nadajnik, ale będę musiał przekierować to przez nasze biuro w Los Angeles. Muszę zadzwonić do producenta i poprosić o dostęp. Niech będzie. Zadzwonisz później. Mam nowy plan. Chodź, porozmawiajmy. Go.
Mam dobre i złe wieści. Szybciej, idziemy. Wracajcie do celi. Siadaj. Czego się szczerzysz? Będziesz piękna, kiedy będziesz martwa. Tak jak mówił komendant, mamy dobre i złe wieści. Jakieś życzenia? Zaczniemy od złych. Obawiam się, że wasz przyjaciel Boone nie żyje. Przepraszam, mój błąd. To dobre wieści. Złe wieści są takie, że nadal nie znaleźli mojego syna. I są to wyjątkowo złe wieści dla was, ponieważ już was nie potrzebujemy. To koniec. A co z Jacksonem? Jacksonem? Musiało mu się udać zabrać Ryana. Jaki Jackson? Widziałem ich serial, zazwyczaj jest jeszcze jeden. Pozwólcie nam do niego zadzwonić, wymienimy się, my za Ryana. Zrób to. Tess, idziemy. Zabiją nas, kiedy znajdą Ryana. Pomocy. Niech mi ktoś pomoże. Pomocy. Boone? Nic ci nie jest? Ameryko, śpi z zapalonym światłem. To nie flipper, to szczęki. Czuję taco. Boone, widzę go. Pokaż, co potrafisz. Masz poważne kłopoty. Zaserwuję ci zaraz trochę pokory. Obyś miał chęć na drogę przez mękę, bo ta pianka wybije ci zęby. Nazywamy to masażem z getta. Podoba ci się? Panie Boone. Nazywają to specjałem Boona. Ty to zrobiłeś? Mój tata. Jest najlepszym lekarzem w mieście. Obudził się pan. Tak. Dzięki za pomoc, doktorku. Miałeś szczęście. Kula zatrzymała się na kamizelce. Proszę. To nazywam dobrym strzałem w głowę. Miguel szedł pana śladem. Szczęśliwie dla pana. Dobra robota, zastępco. Był pan nieprzytomny przez 3 godziny. Muszę iść. Nie, musi pan coś zjeść. Da mi pan chwilę, zaraz wrócę. Miguel, macie telefony w tym mieście? Jest ich mało, ale wiem, że są jakieś na posterunku policji. I jest ten tutaj.
Boone, łowca głów? Boone, gdzie ty do cholery jesteś? Słuchaj, pójdę za chwilę. Mój producent dzwoni i mnie nie ma. Jasne. Ile za tego pick-upa? Podaj cenę. Mój producent prześle pieniądze w ciągu godziny. Jeśli złapią cię w moim samochodzie, będą wiedzieli, że ci pomogłem. Twoje pieniądze nie będą miały znaczenia. Wybacz. Możesz wziąć mój rower. Dzięki, zastępco. Obtarcie od siodełka po 200 milach będzie delikatne. Twoja mama nie jest moją fanką. Nie rozumie, że przyjechałeś nas uratować. Masz. Jeśli masz zostać łowcą głów, pora zacząć wyglądać jak jeden z nich. Dzięki za wszystko, dzieciaku. Twoi rodzice to dobrzy ludzie. Słuchaj się ich. I jeśli ktoś w szkole zaoferuje ci narkotyki, nie bierz ich. Zaburzają rozwój mózgu. To nie jest dla ciebie dobre. Przeszkodzi ci w drodze do spełnienia marzeń. Podążaj za marzeniami. Nie uznawaj słowa nie, chyba że jesteś z kobietą. Wtedy nie znaczy nie. I jeśli jesteś na pustyni i jest wietrznie, nie sikaj pod wiatr. Nie chcesz obsikać sobie spodni. Wiem, że to obrzydliwe. Chyba że ukąsi cię meduza. Wtedy powinieneś na siebie nasikać. Chyba działa też na psie ugryzienia. Ale jeśli będziesz chodził z obsikanymi spodniami, ludziom się to nie spodoba. Mnie się to kiedyś zdarzyło. Nie. Proszę poczekać. Co się dzieje? Nie ma ich tam, Boone. Lokalne władze ich nie mają. Musieli ich wypuścić. Nie. Mówią, że Kat i Danny nigdy nie zostali aresztowani. Zaprzeczają, żeby kiedykolwiek ich widzieli. W takim razie masz złe miasto. To dobre miasto, Boone. Oni cię szukają. Coś związanego z bójką w barze dziś rano. Tak, było dosyć ostro. Boone, Kat i Danny są w meksykańskim więzieniu, a władze mówią, że ich nie widziały. Mogą być ranni albo w poważnym niebezpieczeństwie. Olivia, uspokój się. Próbowałaś załatwić to pieniędzmi? Pewnie, że tak. Zaoferuj więcej. Za chwilę i tak będziemy mieli dodatkowy $1,000,000. Boone, mówiłam, żebyś tam nie jechał. Może powinniśmy zadzwonić po federalnych. I co niby zrobią? Zaatakują Meksyk? Żeby ich przycisnęli. Jeśli mają Kat i Danny'ego, to zaprzeczą. Nie mogą zaprzeczyć. Wszystko jest nagrane. Masz nagranie? Jest w komputerze Danny'ego. Nie uważam tej informacji za prawdziwą, panie Davenport. Nikt w San Borrachos nie widział czwartego mężczyzny. Nie wiem, kto dzwonił do Amerykanów, ale się dowiem. To Boone. On musiał zadzwonić. Nawet jeśli to on, nie możemy na nim polegać, Danny. Co się dzieje? Mam dosyć pańskich gierek, pani Sanders. Pora powiedzieć prawdę. Proszę, przestańcie. Wychodzić. Nie. Potrzebujecie nas, żeby znaleźć Ryana. Możemy to naprawić. Nie musicie robić mi krzywdy. Zrozumcie, mogę wam powiedzieć, gdzie są. Kat! Jesteś cała? Oh, 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 oh.
try to run, and you're about to get booed. You grab your son, you suck like a Hoover. Do what I want, cause blasts are for goobers. I've done the hunt, get the front, and I'm not a hunt. I'll make my way through the day, but I'll bring you in. Kable? Jakieś śmieci? Po co przywieźliśmy wielką latarkę? Cholera. Cześć, Boone. Kat, odłożysz pistolet? Jeszcze nie zdecydowałam. Wrócił po nas Kat. Wrócił po samochód. Przygotowuję samochód do ucieczki. Daj mi kluczyki. Czekaj, co ty tu robisz? Szukałem... tego? Dokładnie. Danny uratował serial. Dlatego wróciłeś. Co? Nie, wiedziałem, że dacie sobie radę. Ty, dupku. Wsiadaj, Danny. Prawie dzisiaj zginęliśmy i nic poza tym nie powinno cię obchodzić. Wsiadajcie do samochodu. Żyje? Jest w szoku. Trafił w bark, nie w organ, ale mocno krwawi. Długo tak nie pociągnie. Boone, łowca głów. Nie zbunujesz mnie. Dobra, śmieciu. Zostałeś zbunowany. Gdzie on jest? Kto? Jesteśmy tu tylko my. Co robicie? Wiemy, że dzwonił z waszego numeru. Włamał się, chciał nas zabić. Przyrzekam, musicie nas chronić. Powiedział, że jeśli coś powiemy, przyjdzie po naszego syna. Zostałeś zbunowany. Ameryko, nie ma za co. Kula przebiła przewód od chłodnicy. To prosta naprawa. A nasz drugi pacjent? Będę musiała założyć szwy. Ile to wszystko zajmie? 20-30 minut. Dobra robota, stary. Udało się nam. Co się udało? Prawie umrzeć? Znowu jesteśmy razem. Danny ma nową bliznę do przyciągania dziewczyn, a my mamy nagranie do wielkiego serialu. Musimy tylko nagrać zakończenie. Zakończenie? Ukryłem gówniarza Davenporta w kiblu na południe. Przestań. Widzisz tu jakieś kamery, Boone? Przestań być tym czymś. Nie wrócimy po Ryana Davenporta. Próbuję uratować nasze posady. Sama powiedziałaś, 20-30 minut. Ja pójdę po Ryana, a ty opatrzysz Danny'ego. Szklanka nie zawsze jest do połowy pełna, Boone. Ale moja jest zawsze. Nawet jeśli jest całkiem pełna, jest pełna do połowy. Idę po Davenporta. Odchodzę. I ja też. Wybrałeś zły moment, żeby się obudzić. Będzie bolało. Zrób to szybko. Przytrzymam go. Nie dotykaj mnie, Boone. Idź stąd. Pewnie. Wrócę do LA na własną rękę. $1,000,000 mówi mi, że będę tam pierwszy. Dobry Boże, co ty tutaj robisz?
potrzebuję podwózki. A potem potrzebuję pożyczyć twój samochód. Odejdź. Wszystko w porządku? Nie masz pojęcia, co zrobiłeś. Wszyscy tu są, musisz się stąd wynosić. Kto? Ludzie Davenporta? Nie, poczekaj. Pedro. Przyszli po ciebie. Powiedzieli, że ci pomogliśmy. Zabrali Miguela. Dlaczego? Dlaczego to robisz? Mogę pomóc. Mogę to naprawić. Do cholery, Walker, zrób coś. Czekajcie. Co to? Boone znowu jest w barze. Lepiej, żebyś już poszedł. Pozwolisz mu odejść? Będzie żył z poczuciem winy, tak jak reszta z nas. Nie. Idę po Miguela. Miguel? To ten dzieciak? O Boże. Jak? Mam coś, czego chce Davenport. Mam jego syna. Davenport nigdy nie da tobie i temu chłopcu żyć. W takim razie tylko Miguelowi. Ty i twoi przyjaciele nigdy nie powinniście byli tu przyjeżdżać. Moi przyjaciele nie mają z tym nic wspólnego. Nie zrobili nic złego poza zaufaniem mi. Powinienem był im ufać. Sam zaatakujesz Davenporta? Jeśli będę musiał? Chcę zrobić coś dobrego. Cole Davenport rządzi tym miastem i jest to równie złe jak ta pisownia likieru. To nie jest słuszne. Poczekaj. Od 13 lat wmawiam sobie, że najlepszym sposobem na pozostanie przy życiu jest siedzenie cicho. Ilu widzieliśmy cierpiących i umierających, by móc nazwać to życiem? Idę z tobą. My też. Ktoś musi ubezpieczać ci tyły. Łowco nagród, masz nas. Co dalej? Módlmy się, że gówniarz jest tam, gdzie go zostawiłem. O tak. Bąbelki, bąbelki, bąbelki. Tutaj, to ja, Ryan Davenport, wypuśćcie mnie. Dam wam 10 tysięcy dolarów, jeśli mnie wypuścicie. To miliard pesos. Tylko 10? Mam spodnie, które kosztują więcej. Cholera.
Samochód wjechał na teren fabryki. Bierzcie dzieciaka. Strasznie cuchniesz. Bardzo śmieszne. Ciesz się ostatnimi chwilami życia. Puść dzieciaka. Jak tylko odejdzie, odzyskasz Ryana. Polubiłem go. Nie wydaje mi się. Odzyskasz syna, tylko puść dzieciaka. Nie chcę go. Co? Ten plan długo nie wytrzymał. Co robimy? Faza druga. Walker i jego ludzie nie są na pozycji. Improwizujemy. Daj mi 30 sekund. Tato, dalej, zastrzel go. Blefujesz. Nie rozumiesz, chłoptasiu? Żaden z was, nawet mój syn, nie wróci do Ameryki. Są twoi. Dobrej zabawy. Idziemy. Co to? Tam. Co to jest? Zejdźcie z drogi. Jest po drugiej stronie głównego budynku. Poradzisz sobie? Gotowe. Szybciej, ludzie, ruszać się. Boone, będziemy cię osłaniać. Idź po dzieciaka. Danny, pomożesz mi? Podłączyłem się do ich sieci. Przejmuję ich kamery. Czy Davenport wziął tych ludzi z Craigslist? I gotowe. Mam ich. Boone, padnij. Gdzie teraz? Poczekaj. Idą na górę. Davenport ma Miguela na klatce schodowej. Gdzie teraz? W prawo i korytarzem prosto. Nigdy nie powinnaś przynosić noża na walkę z Boonem. Boone, idź po Miguela. Nie dasz jej rady sama. Poznałyśmy się już. Nie jest wcale taka dobra. Chciałbym to zobaczyć. Gotowa? Thank you.
są na dachu. Idą na lądowisko. Boone, idź w lewo. Na końcu korytarza jest pokój. Idź przez niego aż do schodów, a potem idź na samą górę. Przyjąłem. Nie mam na to czasu. Oi, Vinícius. Gostaria de começar? Pode? Com licença. Posso? Claro. Valeu. Por favor. Valeu. Tato, zaczekaj, tato, to ja. Tato. Chodź tu. Boone, Miguel uciekł, ale Ryan go goni. Idą w twoją stronę. Pośpiesz się. Danny, będziesz musiał posłać kogoś innego po Miguela. Nie ma nikogo innego. Przykro mi, Danny. Powinienem był słuchać Jacksona. Trzymaj się, Boone. Pomoc już idzie. Poczytam ci następnym razem. Idź już spać. Danny? Jackson, włącz komputer. Boone cię potrzebuje. Poczekaj chwilę, powoli. Co? Danny? Ktoś próbuje dostać się do samochodu. Danny? Cholera. Boone? Żyjesz? Jackson? Wszystko w porządku? Miałeś rację, przepraszam. Nic nie szkodzi. Musisz mnie posłuchać. Przygotuj się, żeby pójść w lewo i pozbyć się większego kolesia, który teraz na ciebie idzie. Na raz, dwa, trzy, teraz, Boone. Tak, wynoś się stamtąd. Czemu zwalniasz? Uciekaj. Dokąd? Gdziekolwiek.
Obróć go. To wyszkoleni zabójcy. Nie możesz walczyć z nimi jeden na jeden. Musisz ich zbunować. Na twojej trzeciej biegnij. Rozwal ich na kawałki. Zrób te swoje skoki. Mili jest za tobą. Dowal mu. Powal go. Dokładnie tak. Masz go. Znajdź sposób, żeby go powalić. Po prawej. Mam to. Kopnij beczkę. Pamiętasz Boon Carrot Top? Ten sam trik teraz. Jest poważnie ranny. Nie. Jeden powalony, został jeszcze drugi. Cholera, wynoś się stamtąd szybko. Uciekaj do diabła. Pora umierać, bydlaki. Zawracaj. Helikopter. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Dobra robota, Boon. Zabierz wszystkich do domu. Robi się. Raz, dwa, trzy. Jasna cholera. Wracaj tu. To koniec, Ryan. Nie rób tego. Puść go. To jedyny sposób, dzięki któremu wyjdziesz stąd żywy. Dobra robota, Boonie, łowco nagród. Ale ten odcinek nie będzie miał dobrego zakończenia. Szkoda. Miałem nadzieję na odcinek specjalny. Panie Davenport, zostałeś zbunowany. Dobra robota, zastępco. Oto drużyna A. Brawo! Jesteś cały? Jak twoja noga?
Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, ale kiedy zhakowałem kamery, wszystko nagrałem. Zupełnie nowy sezon Boona, Łowcy Nagród. Zostałeś zbunowany. Ameryko, nie ma za co. W rolach głównych Danny. Dzieją się złe rzeczy, Boon, padnij. Kat, nadchodzą. Jackson. Tak, oraz Boon. Złoczyńcy zawsze uciekają. Nie dasz jej rady sama. Poznałyśmy się już, nie jest wcale taka dobra. Prawdziwa akcja. Kamera Boona. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Nie dałbym rady bez mojej drużyny. Sprowadzają złoczyńców na właściwy tor. Boon, Łowca Nagród w nowym sezonie tej jesieni. To ty. Jesteśmy gotowi. Bez Davenporta horyzont jest czysty. Uczyniłem cię bardzo bogatym człowiekiem. Kiedy możesz się wprowadzić? Ujęcie? Teraz. Pora na Boona. Uciekaj, mięczaku. Kevinie Sorbo, zostałeś zbunowany. Lepsze niż bycie zbonowanym. Pani wybaczy. Bycie modową diwą ma swoje zalety. Boon Waya? Nie wiem, jak to się mówi. To tylko mandat, puść mnie. Chcesz ekscytacji? Raz, dwa, trzy. Idealny timing. Cięcie. Witamy w hrabstwie Boona. Populacja, ty. Kopnij go w jaja. W jaja. Koproducent. Producent. Żyjesz? Powtórka. Reset i nagrywamy. Daj mi pistolet. Gdzie jest szkło? Nie zadzierajcie ze mną. Pij mleko i jedz warzywa. Nie mieszaj ich. Nie będziesz miał przyjaciół, jeśli będziesz śmierdział bąkami. Nigdy nie głaszcz jeżozwierza pod włos. Nie noś tych samych ciuchów 3 dni z rzędu. Chcesz kapelusz? Nie jeździ motorem z otwartymi ustami. Nie bierz narkotyków. Chwila, chwila. Nie masz dosyć? Nie. Chcesz wiedzieć dlaczego? Bo nie zaczynam wojen, których nie mogę przegrać. Nie, to nie to. Ale brzmiało przekonująco. Pewnie, jeśli pomoże to serialowi, prześpię się z Dennym. No co? No dobra. Przepraszam, pomyliło mi się. Nadchodzi Boon. Udało ci się, Boon. Puszczaj mnie.
Zamknij się, Chavo. Bierzemy go. Masz kajdanki? Nie, cholera, zapomniałem. Znowu? To skórzane spodnie. Puśćmy go. Dobry pomysł. Nie ma za co. Cięcie. Tekst polski Nadia Gołębiewska. Czytał Maciej Więckowski. Amarramos el quesito.